Cześć, Szymon Glonek, fotograficzny program bez nazwy. Przede mną torba Manfrotto Windsor Messenger M. Bardzo fajnie wykonana, w takiej szarości i zieleni. Nie przypominająca kompletnie torby fotograficzne, co myślę, że jest jej największą zaletą. A mieszcząca w sobie naprawdę podstawowe, a nawet niepodstawowe sprzęty fotograficzne, jakie możemy zabrać ze sobą na wycieczkę, gdzieś w jakąś podróż, kiedy sobie chodzimy po mieście, a nie chcemy się bardzo rzucać w oczy. No dobrze, zajrzyjmy w takim razie do środka. Słuchajcie, taka bardzo ładna kratka, nie szkocka, ale może panie mnie poprawią, albo panowie designerzy, ale wydaje mi się, że nie jest to szkocka kratka. Zabezpiecza nam też to całą dostęp do aparatu, więc jeśli otworzymy i tutaj coś byśmy mieli położone, no to też nie widać sprzętu pod spodem. Uwaga, rzepy dość mocno trzymają. I w środku mamy jak zwykle przegródki na sprzęt fotograficzny. Jest też miejsce na laptopa 15-calowego. Są też kieszonki, które można sobie, w których można sobie schować różne rzeczy, czy dodatkowe baterie, czy karty pamięci, portfel, albo inne potrzebne nam rzeczy, na przykład filtry, bo może podczas takiego fotografowania filtry też będą przydatne. Dobrze, zobaczmy, jaki sprzęt nam się tutaj zmieści. Słuchajcie, o, to jedno wyciągnę. Przepraszam za ten hałas, ale to mi się bardzo podoba, a dawno tego nie widziałem w fotograficznych torbach czy plecakach. Właśnie tak bardzo łatwo układalny element, taka przegroda, która dopasuje nam się do obiektywu i będzie go dobrze trzymała. Zobaczcie, torba jest na tyle wysoka, że 70-200 wkładam i on bez żadnego problemu mieści mi się, jeszcze mam spokojnie kilka centymetrów przestrzeni nad tym. A z drugiej strony jest tak szeroka, że jak sobie położę 16-35 Sonego obiektyw, to on spokojnie mi wchodzi na leżąco. Dzięki temu mogę tu jeszcze zmieścić na przykład Sony 7-3 z obiektywem 24-70. To wszystko bardzo ładnie mi się mieści. Mam jeszcze miejsce na jakieś swoje rzeczy, na przykład butelkę wody albo inne mi potrzebne na co dzień rzeczy. Wszystko sobie przykrywam, zapinam na takie dwa fajne magnesiki i proszę bardzo. Długość paska oczywiście każdy może dopasować do siebie i czas ruszyć w miasto. I w momencie, kiedy jestem na mieście i nie chcę pokazywać wszystkim, co mam w torbie i jak otwierać jej całej, wystarczy, że będzie wygodniej chyba, jeśli tak wam pokażę. Odepnę sobie tutaj na górze ekspres, wyciągam aparat i mamy. Łatwo mogę fotografować, aparat z powrotu chowam. Jak gdyby nigdy nic. Jeśli podróżujemy i mamy walizkę, która ma wyciąganą rączkę, możemy sobie oczywiście torbę powiesić na tej walizce. Tutaj mamy miejsce, nie spadnie nam, będzie się trzymała. Torba ma też taki uchwyt do noszenia podręcznego. Także serdecznie polecam, jeśli ktoś szuka torby, która nie będzie się rzucała w mieście, pomieści dużo sprzętu, nie wiem, tam można jeszcze dołożyć lampę błyskową albo jeszcze jeden obiektyw. No także na pewno wygodna rzecz do transportu i nie rzucająca się w oczy. Słuchajcie, jeśli lubicie i podoba wam się to, co robimy, to oczywiście zachęcamy do lajkowania, subskrybowania, komentowania, do polecania naszego kanału swoim znajomym. Bądźmy w kontakcie, czekamy na wasze sugestie, co chcecie, aby było na naszym kanale. A na dzisiaj dziękuję i do zobaczenia.